Myślę, że fajnie wam obrazuje to, że ten pancerz nie jest taki dobry. Jest mimo wszystko dosyć zbalansowany, ale medy 8 tieru będą mieć problemy. To jest ogromny minus. Strzelając z takiej odległości, ja mogę zadać 300 uszkodzeń. Powiem wam, że zaryzykowałem, bo mogłem tu zginąć głupio, ale już podjechałem, bo... Zobaczcie, że on się wychyla. I rykoszet. Brakowało znowu tej celności. Będę na to narzekać, ale muszę przyznać, że Wargaming jest bardzo cwanym producentem. Ponieważ, siemanko, widzę, witajcie, przed wami nowy polski niszczyciel premium Grom, którego możecie zdobyć za darmo w maratonie od 3 października do 11 października. Stary, klasyczny, oldschoolowy maraton powrócił. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to może montażysta wrzuci wam kilka screenów, jak ten maraton się prezentował kiedyś. A jeżeli nie widzicie tego, to ja wam tak po części wytłumaczę. Mianowicie jest 10 poziomów, za każdy poziom dostajecie 10% zniżki, czyli jak zrobicie wszystkie poziomy, to macie 100% zniżki i macie ten czołg premium za darmo, za wbicie oczywiście 10 poziomów. A jakie są misje, to najprawdopodobniej dowiecie się na stronie WOTA już niedługo. A ja zaczynam bitwę od pięknego strzału za 814 i dostałem ja za 0 od T-34-3, więc zmiana genialna. Ładuje 12 sekund, działo, które strzela po 800 na 8 tierach, oczywiście tylko na bliski dystans. Mamy tu zachowaną mechanikę polskich niszczycieli czołgów, to znaczy im większy dystans, tym mniej będę zadawać uszkodzeń, chyba że będę korzystać z pocisków odłamkowo-burzących, jakby hajki nie są obejmowane tą mechaniką. I może będzie strzał WTK? Zobaczcie, tu mi się pokazuje 522 i to są średnie uszkodzenia, jakie mogę zadać temu MBT. Go strzeliłem za 544, bo od tego 522 trzeba odjąć lub dodać 25% od naszego RNG. Dlatego bardzo korzystnie jest grać polskimi niszczycielami, jak oczywiście tą premką, na bliski dystans, ponieważ będziecie zadawać więcej uszkodzeń. No a jak dobrze wiecie, nie do końca niszczycielami gra się wygodnie tak w pierwszej linii, ale spróbujmy. Spróbujmy wyjechać na T-34-3. On mnie przebił, ale ja go dobijam. Ja go dobijam na 2 strzały, schodzi mi T-34-3 i u mnie jest 2000 uszkodzeń. Wygląda to bardzo, bardzo OP. Natomiast przypominam, że rzuciło mnie na 7 tiery, on był sam i mogłem sobie na coś takiego pozwolić. Wracając jeszcze do tego maratonu. Misje są dosyć trudne. Przykładowo wbij 3 albo 5 razy oznakę mistrzowską as pancerny. To jest taka przykładowa misja. Jeżeli nie czujecie się na siłach, aby wykonać tę misję, to zawsze możecie zrobić misję alternatywną. To znaczy misją alternatywną będzie wbijanie zwykłego doświadczenia i tam przykładowo wbij 3000 normalnego expa, bez żadnych mnożników, bez niczego. Więc jeżeli te podstawowe cele będą dla was za trudne, to zawsze będziecie mogli sobie dobić to wszystko. Ojojoj, ten LC event bardzo niewygodny. Będziecie mogli zawsze sobie dobić tym doświadczeniem i to was tylko tak informuje, co i jak to działa. Zresztą zobaczycie w praktyce, jak maraton ruszy, będzie wam się wszystko ładnie zliczać i możecie robić i misje poboczne, i misje główne. To już zależy, co wam będzie pasować. A co do tego pojazdu, co o nim sądzę i w ogóle, to oczywiście bardziej powiem pod koniec odcinka, ale teraz KW4 dobiło mnie i ciekawi mnie, gdzie mnie przebiło ze zwykłej amunicji. Zaraz to sprawdzimy i przeanalizujemy też pancerz tego pojazdu i zobaczcie, że on się wbił idealnie w łączenie tych dwóch płyt. Zbieram KW4. Normalna amunicja. Ja byłem gdzieś pod takim kątem. On miał 30% szans najprawdopodobniej, żeby mnie przebić. Albo 30-20% szans. I zobaczcie, że idealnie gdzieś mnie musiał trafić w jakieś takie łączenie, ale w sumie nie ma tu takiego zielonego punktu, no bo on stał troszeczkę wyżej. Dobra, może miał trochę więcej procentowo szans, ale nadal nie powiedziałbym, że on w to miejsce by mnie tak łatwo i zawsze będzie przebijać. Dla porównania frontalnie, gdybyśmy walczyli z tą KW4, to oczywiście są włazy, ale te włazy na szczęście nie są takie duże. Każdy będzie przebijać z lewej czy z prawej strony. Mamy płyty pod dosyć dobrym kątem na 8 tiery, które będą bardzo dużo odbijać. A dolna płyta, no łyka wszystko. 160 mm to nie jest dużo. Na całe szczęście jarzmo będzie dużo pocisków odbijać, ale jak takie KW4 załaduje złoto, no to zobaczcie, co się dzieje. Na złocie 289 peny, cały przód jest bardzo łatwy do przebicia. Natomiast te boki, no to takie 50 na 50, jeżeli KW4 by załadowała złoto. Możemy sobie teraz porównać do bardzo popularnej obecnie na randomkach Skody, czy też projektu Ion. No to z normalnej amunicji ma gigantyczne problemy. Ale jak załaduje złoto, no to przebija nas na 60%, 70%. I niestety pancerz Gromu na 8 poziomy, no nie jest idealny. 50 TP prototyp na normalnej amunicji, tak się prezentuje, na złocie
już wtedy ma 40% szans. Więc grając z Gromem, nawet na te ósme tiery, musimy być bardzo uważni, bo jak ósmy tier załaduje złoto, to nie będę wspominać o niszczycielach. No, weźmiemy sobie popularnego Skorpiona. Skorpion na normalnej amunicji ma 57-60% szans, a na złocie świecimy się cali na zielono. Myślę, że fajnie wam obrazuje to, że ten pancerz nie jest taki dobry. Jest mimo wszystko dosyć zbalansowany, ale medy ósmego tieru będą mieć problemy z przebijaniem gromu. I to jest fajny argument, żeby tym gromem jeździć na flanki z medami i tam robić różnicę. Taka krótka bitwa, nie zagrałem tego idealnie, ale zarobkowo mam 54 tysiące kredytów na plusie. Moja załoga i perki, jakie wybrałem, widzicie po lewej stronie. A wyposażenie, na początku, przyznam się, grałem kilka bitew testowo. Chciałem mieć wzmocnieniem, bo jak wiecie, HP się przyda przy tych wszystkich wymianach na blisko. Ale ta stabilizacja pozostawiała wiele do życzenia i skorzystałem z mechanizmu obracania. I jakoś tak wygodnie jest mi się wychylić, od razu oddać strzał. Wtedy długo dosyć skupiałem. A moje ulepszenia polowe to widzicie, że na przykład czwórkę dałem w lewo, żeby poprawić szybkość celowania, bo moim zdaniem to jest kluczowe. Tym niszczycielem aż tak się nie powinno snajpić. No bo co wam z takiego snajpienia na 500 metrów? Nie wiecie, czy traficie, a jak traficie, to przebijecie za 100 albo za 200. No to to jest nic. Tu trzeba trochę próbować all in i grać w miarę agresywnie, jeżeli oczywiście jest taka możliwość. A na dziewiątych tierach tej możliwości za bardzo może nie być i tutaj będzie spore to wyzwanie. Mój wybór jest taki, aby zagrać na tej stronie medów, ale przypatrzcie się, że jedzie tylko Gestor, T28 schowane. Wyobraźcie sobie, co się stanie. Na drugą stronę pojedzie Kunze, drugi Kunze, może dojechać na przykład T10, kilka innych ósmych tierów i nie jesteśmy w stanie tego utrzymać w dwójkę z ewentualnym T28, które może dawać wsparcie. Ja muszę wstrzymać się i poczekam na to, jakie czołgi będą wykryte i dopiero potem ewentualnie podjadę prawą stronę. A teraz jedyne, co mi pozostało, to załadować pociski odłamkowo-burzące i liczyć na to, że T92 się pokaże albo ten wutek i oddam jakiś strzał z HEK-a i trafię. Jest pierwsze Progetto. Widzimy też, że oni grają bardzo agresywnie. 257, T10, te wszystkie czołgi zginęły. Kunze Panzer tu zostało. Jeszcze nie wiemy, co z drugim Kunze. T103 jest wykryte. Wychylam się na T103, ale to będzie strzał za 317. Jeżeli oczywiście przebija, załaduję złoto na niego. Ale on tutaj mi się świeci na pomarańczowo. Niestety nie przebiłem pancerza, a teraz miałbym TS-a. To jest ogromny minus. Strzając z takiej odległości, ja mogę zadać 300 uszkodzeń i to jest... I to jest dramat, bo jeszcze nawet go nie przebiłem. Szybka cofka, żeby nie zebrać od WTK-a. I stało się to mniej więcej, o czym myślałem. Trzy czołgi dojechały Gesora. Ten Gesor akurat na szczęście dla niego uciekł. Ale tu dojeżdża TS i ja byłbym skazany na porażkę. Ja bym pojechał na pewną śmierć. I mimo, że bardzo chciałbym grać na tamtej flance, no to nie mogłem. Nie mogłem sobie na to pozwolić, bo za mało moich czołgów tam jechało. I dobrze, że przytomnie to zauważyłem. Jestem Progetto i czy uda mi się go trafić? Tak jest, 563. Dobra, jest ok. Jest to najbardziej ok. Taki strzał brałbym w ciemno. TS na dole, nie wiadomo co z KPZ-em i 56 TP. Jest KPZ, który mnie strzelił za 0. Medy 8 tieru będą mieć problem z przebijaniem mnie. 56 TP, jeżeli nie załaduje złota, to to też może się oczywiście poodbijać. My tam przejechaliśmy w stronę czołgów ciężkich, natomiast dalej tego nie przepchniemy, bo te Kunze grają sobie pasywnie i będą snajpić. Więc ta bitwa jest dosyć wyrównana. Oho, KPZ się wbił. Z normalnej amunicji, nie wiem, chyba trafił w dolną płytę. Niestety brakuje tu jakichś drzewek, krzaczków, ale to zostało usunięte. Wydaje się, że w ostatniej aktualizacji, gdybyście nie wiedzieli wcześniej, tutaj można było bezpiecznie się schować. No i też drugi problem jest taki, że czołgi ciężkie nam padają jak muchy. Cała tamta flanka jest bardzo łatwa do odbicia przez przeciwnika. Ja myślę, że oni na luzie będą odbijać i jechać właśnie wokół tej strony. Ja snajpiąc tego KPZ-a dużo nie zdziałam, więc chciałbym się przestawić i zapewnić wsparcie naszemu AMX-owi. A w międzyczasie jeszcze porównamy sobie Grom do Killany, bo to też może was interesować. Część z was pewnie XP polskie niszczyciele grało tą Killaną i możecie się zastanawiać, jakie są podobieństwa, jakie są różnice, który czołg jest lepszy. To zaczniemy od tego, że przede wszystkim Grom, czołg premium, strzela za więcej, bo strzela średnio za 800, a Killana strzela średnio za 700. Poza tym Grom ma lepszą penetrację, prawda, tylko o 3 punkty, no ale w konsekwencji tego wszystkiego
Grom też ma lepsze uszkodzenia na minutę, no bo strzela za więcej i ładuje tam o niecałe pół sekundy dłużej. Chcę strzelić tego Kunza, ale on ładuje złoto i to na pewno będzie zła wymiana, bo nie jestem pewny, czy ja go dobiję po pierwsze, a po drugie na pewno on mnie przebije, więc odpuszczam, ale może uda mi się go zaskoczyć i przejadę wodą sobie i wychylę się gdzieś od boku. Dzięki temu może uda mi się go dobić, nie zbierając żadnego strzału. Zobaczmy. Oj, niestety. Nic z elementu zaskoczenia, bo zostałem wykryty. A co do dalszego porównania, no to czas skupiania tego działa jest lepszy niż Makilana, natomiast gorszy jest rozrzut na 100 metrów, wielkość celownika, celownik jest większy w wypadku Gromu i Killana tym parametrem akurat wygrywa. Dodatkowo mamy tu lepszą stabilizację, lepszą prędkość maksymalną o 5 km na godzinę, typowy czołg premium, który ma prawie wszystkie parametry lepsze niż czołg drzewkowy. Jest to 5-4-1 i go strzelam za 438. Polosowało ładnie, bo tam średnio pokazywało 386. Trochę RNG nam sprzyja w tym momencie. Ej, zostałem wykryty chyba od tego Kunza. Ale spokojnie, jeszcze nie skończyłem porównania, ponieważ więcej HP o 100 punktów wytrzymałości i to jest mimo wszystko dosyć dużo. To może pozwolić na jakąś dodatkową wymianę. 1400 ma Killana, a Grom 1300 bazowo, czyli tu Killana wypada lepiej. No i pancerz. Pancerz lepszy ma Killana. Jeżeli graliście Killaną i jesteście zadowoleni z tego stylu gry, to te czołgi są dosyć zbliżone. Delikatnie tu mamy lepsze działo, ale tu mamy lepszy pancerz. Tu mamy lepszą prędkość maksymalną, więc są pewne plusy i minusy oczywiście obu pojazdów. Te kilka milimetrów pancerza jednak, powiem wam szczerze, że są bardzo odczuwalne, bo to one na przykład pozwoliły mi przeżyć ten strzał od KW4 w tamtej bitwie, czy odbijać więcej strzałów od czołgów ciężkich 8 poziomu, a to jest bardzo kluczowe i potrzebne, bo jeżeli chcemy grać na blisko, no to chcemy też coś odbijać. Na porównanie nasza polska błyskawica 10 tieru, no ona już odbija bardzo dużo, możemy liczyć na bardzo fajne wymiany. Natomiast na tym 8 tierze, no to musimy być bardziej ostrożni. No i liczyć się z tym, że jak wyrzuci nas na te 9, 10, no to ten pancerz już nie robi tej roboty, którą powinien robić. Przez co główny sens grania trochę odchodzi do lamusa i te niszczyciele bardzo dużo na tym tracą. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że Grom jest mimo wszystko okej premką, ale to nie jest premka z gatunku tych bardzo dobrych, które musicie mieć w swoim garażu. Jest bardzo sytuacyjna, nie będziecie w każdej bitwie robić super uszkodzeń. A tutaj chciałem uciec, a Kunze mnie uprzedziło, jeszcze jest artyleria, która może mnie dobić. Okej, Arta nie trafiła, więc fajnie, chociaż to. Jeśli już graliście polskimi niszczycielami, to doskonale wiecie, że można zadawać super uszkodzenia, ale tylko na bliski dystans, a niszczycielem nie zawsze da się grać na ten bliski dystans. A tu was ktoś może objechać, tu już macie mało HP, to powinniście się wycofać i wtedy wasze strzały za 100 czy 200, no nie mają wielkiego sensu. Poza tym zasięg widzenia 350 metrów to jest dosyć słabo i warto podboostować zasięg widzenia perkami pod spotowanie. No i kamuflaż w wypadku Groma jest delikatnie gorszy niż Killana, ale nie są to złe wartości. Ja stoję w krzaku, artyleria pewnie jest tu wcelowana. Czekam, dobijam Kunze, bo ta sytuacja jest bardzo dramatyczna, bym powiedział. Nie zostałem wykryty po strzale, to jest niesamowite. Gadałem o kamuflażu, a nie zostałem wykryty po czymś takim. Mamy BZ-tę, która nie wydaje mi się, że jest jakimś świetnym graczem. Ten GSR chyba trochę oleju w głowie ma, no bo cofnął się z tamtej flanki, nadal żyje. Artyleria strzela do BZ-y. T541 oczywiście może się tu wychylać. Gesser powinien go wykryć, w razie czego, jeżeli Light się wychyli, to też powinienem go jakoś zdjąć. Więc sytuacja jest jak najbardziej do wygrania, ale idealna nie jest. Oho, jest to 9-2. Skupiam celownik, strzelam za 600. Jest T541, które mnie nie widzi. Podjeżdżam tu na blisko, chowam się do artylerii. T541 dostało od Gessera. Podjeżdżam na blisko, tak żeby Arta nie miała dobrej wrzuty i spróbuję zagrać na tego T541, spróbuję go pokonać. Jedzie nasz Gessor, on też chce tu nas wspomóc i ja w sumie może bardziej poczekam na tego Gessora, tylko chcę być dosyć blisko tej ściany. 2 minuty do końca i jedziemy po T541, które strzeliło raz. Dobiłem go, chociaż no powiem wam, że zaryzykowałem, bo mogłem tu zginąć głupio, ale już podjechałem, bo nie miałem tej cierpliwości. A bałem się, że to T541 rozwali jeszcze tego Gessera. Jedziemy dalej po artylerię, minuta 30, KPZ był z prawej. Gessor jedzie po KPZ-a, a ja będę szukać artylerii. Okej, KPZ tam w ogóle został. Minuta do końca i dopiero teraz BZ-ka ruszyła. No, artyleria też jest tam. Dobra, arty już nie ma, został sam KPZ, minuta do końca.
nie ma opcji tego skapować, muszę tam jechać po KPZ-a. Jest i on, tylko zobaczcie, że z tej odległości ja mogę go strzelić za 200. O ile trafię. 242 mi pokazywało, 260. Im bliżej jestem, tym więcej uszkodzeń mogę mu zadać. Tak działa ta mechanika, 20 sekund do końca. Ewentualnie mogę zadawać pocisk odłamkowo burzący, ale nie wiem, czy ten hajak mi wejdzie w KPZ-a. Jest 18 sekund. Wiecie co, ja ładuję... Chciałem powiedzieć, że ładuję tego hajaka. Dobra, ładuję już normalny pocisk. Okej, przekombinowałem. Bałem się, że nikt już nie będzie mógł do niego strzelać i chciałem zadawać hajaka, a potem ktoś do niego strzelił, więc już chciałem zadawać tego APCR-a, no a potem ktoś go dobił. I to są wyniki drugiej bitwy. Mamy odznakę pierwszej klasy, 2600, 1000 expa i 27 tysięcy kredytów na plusie. Kopalnie, 10 tiery. Spróbuję przestrzelić wjazd na górkę. Może mi się uda pakować jakiś potężny strzał. Jedzie TSA KPZ, ale ja tu nie dam rady. Może ktoś jeszcze tu pojedzie. Jakiś CS T69. Oj, T69. Oj, T69. Jedzie na górkę. Mogłem skupić działo do samego końca. Oczywiście, że mogłem. Ale niestety nie zrobiłem tego. Bałem się, że on zaraz zginie. I brakuje mi sekundy, aby przeładować tego CS-a. Ajajajajaj. Chytry traci dwa razy. I sytuacja na górce nie jest taka idealna. Natomiast myślę, że nasze F-50M może myśleć o odbiciu górki i może spróbuje to zrobić. Jeszcze nadal tam dwa czołgi żyją. Ja z wielką chęcią zagrałbym na przykład na tego Fejza. Na bliski dystans strzeliłbym mu plombę za 800. CS spadnie, górka będzie nasza, więc mogę to zrobić. Będę mieć tam w razie czego wsparcie. Niestety, ale Fejz mnie teraz wykrył. Jest lewe. Aj, Fejz mnie przebił. Chowam się tak, żeby nie zbierać. Jedzie nasz SKPTK. Lewy nie trafił. Ja czekam na moich sojuszników, aby podjechali ze mną. Jest SKPTK, czekam na kolejne czołgi, byśmy wjechali w tego. Lewy strzeliło. Dobra, chyba wjeżdżamy. Face strzelił. Mam go bokiem. Przodem. 840. 840. Coś pięknego. Bo ja chyba nie zdążę przeładować kolejnego strzału, bo SHPTK mi albo go dobije, no właśnie, SHPTK mi go dobiło. Ciekawe było, jak byśmy grali w plutonie. Przykładowo mamy czołg ciężki typu KW-5. I taki KW-5 wyjeżdża, on sobie zbiera takie 1-2 strzały i dwa razy grom obok wychylają się i strzelają po 800 i przeciwnika nie ma. Myślę, że jak najbardziej to mogłoby zadziałać. Lewe, poszukam bok wieży. I czy uda mi się go tutaj patnąć, ten bok wieży? On cały czas jest bokiem wieży. 690. Pięknie dostał. Kilana jest na bazie. No to będzie pojedynek 8 tierów polskich niszczycieli. Lewy padnie. No MX jest na bazie. Jeszcze na bazie tam obie 430 powinien być. Trochę mimo wszystko się cykam, ale... Poczekam, może 50 pokaże mi. Jest to na MX. Świeci mi się cały na zielono. I dostał za 511. Podjeżdżamy na blisko. Kilana nie jest wychylona, więc bardzo fajnie. To będzie dynamiczna bitwa. I w sumie... Tego typu sytuacja, gdzie bitwa jest dynamiczna, jeżeli nie lubicie grać niszczycielami, tak jak trochę ja, lubicie grać agresywnie, nie macie takiej cierpliwości, no to te polskie niszczyciele mają sens, nie powiem, że nie. Teraz Kilana strzeliła, ale... Ja chciałbym strzelić, ale nie mogę się obrócić. To też jest kłopot większości niszczycieli, że nie macie obrotowej wieży, tak żeby oddać tutaj strzał w tej sytuacji. I została WZ-ka. Czy zdążę? Proszę. Nie! Mogłem wycelować bardziej do lewej, ale już bałem się, że jak się odwrócę, to mi się celownik rozcali i nie trafię. Aj, mało brakowało i miałbym ten jeden strzał więcej i tam prawie 3000 uszkodzeń. A tak 2000, no bo plus jeszcze strzał w T69 mógłby wejść. Też mało brakowało, żeby przestrzelić CS-a i tak naprawdę była szansa na przykład nawet na 4000 uszkodzeń w tej bitwie. Co byłoby niesamowitym wynikiem, bo przypatrzcie się, że większość drużyny poza M-ką i Tesakiem zrobiła tam mniej niż 2000 uszkodzeń, praktycznie 1000 STRV zrobił tylko 2000 z tego co widzę, a raport szczegółowy 32 tysiące na plusie, to była trzecia bitwa na tym niszczycielu. Zobaczymy, co będzie dalej. Wyrzuciło mnie na 8 tiery bez artylerii, nie potrafię sobie wyobrazić, do czego Grom byłby zdolny, gdyby rzuciło mnie na te 6 tiery, to wtedy byłaby chyba istna masakra. Zadawałem hajka, może jakiś light wiedzie, ale już w sumie go nie zdąży przestrzelić.
Wracam do normalnej amunicji, zagram na początek na rampie, a potem myślę, że pojechać dookoła górki. Jest tesak. Pytanie, czy Buras będzie się cofać? Myślę, że nie. Spróbuję tutaj o, jest tes. Tes może dostać za 750, tak jest, tylko niestety może do mnie strzelić. Ja spróbuję gdzieś tutaj wymanewrować i chciałem odbić ten strzał. Niestety nie udało się, a nie wiem, czy zaobserwowaliście, jak wychylałem się na tego tesaka i obracałem się na niego, to ten mój celownik, to nie był taki pewny strzał, to jakby ten celownik był dosyć duży i bez tego mechanizmu obracania, posiadając to ulepszenie polowe w drugą stronę, zmniejszając rozrzut, uwierzcie mi, że najprawdopodobniej bym tego nie trafił i tutaj serio jest to wielki problem. Dlatego warto zainwestować trochę w celność, bo ona potrafi irytować. Ja odczułem to zdecydowanie w pierwszych bitwach, jak grałem. I teraz też jest dosyć blisko tego, abym tych strzałów nie trafiał na bliski dystans. I tu od razu was informuję, że bez odpowiednich modułów możecie mieć problemy. Tak samo jak ja teraz mam problemy, bo medy dojechały nas dookoła górki. Przegraliśmy linię 1-2. Skoda gra na środku. Oj, ten blesk trochę denerwuje na pewno. Mogę ładować HEK, ale już nie będę kombinować, no bo ktoś inny go strzelił. Dojechał Defender. Ja potrzebuję wsparcia. Mamy tylko Killana na wsparciu, a Killana z takiej odległości to nie będzie jakiś... super choke na pewno. Zobaczcie, jak mało mi brakuje, żeby go strzelić. 717, wypłaciłem mu gonga. On się ode mnie odbił, odwracam się przodem do Lisa. No ale ja tutaj nic wielkiego nie zdziałam, jeżeli Skoda tak się na mnie wychyli. Nikt im nic nie robi. Cała moja drużyna przegrała bitwę w 3 minuty. I zobaczcie, że linia 1-2. Mamy tu kilka czołgów typu Lis. Czołgi sobie stoją, a i tak przegrywają. I tak oddajemy najważniejsze pozycje na tej mapie. Ja mógłbym kampić jak Killana, ale myślę, że i tak nie zadałbym jakiejś sporej ilości uszkodzeń, no bo takie strzały z tej odległości to jest 200 damage'a, to jest 300 damage'a. No to co to jest? Już wolę pojechać na blisko, zrobić te 2000 niż teraz tutaj od razu zginąć wręcz. No, ta bitwa to jest jedno wielkie nieporozumienie. Bitwa do zapomnienia i nie ma co tu komentować, serio. Nie ma co tu komentować. 3 strzały, 1700 uszkodzeń. To jest jedyny plus, że tak dużo tylko w 3 strzałach zadałem. Teraz matchmaking na 9 tiery. Mam taką opinię, że ta prawa strona, ta linia 8-9-0 nie jest najlepsza, jeżeli gramy z tej dolnej bazy i wolę pojechać na lewo. Tutaj pozmieniało się. Uff, odbiłem koncepta. I też jestem ciekaw, jak ta rozgrywka będzie teraz tu wyglądać. Naprawdę bardzo mnie to interesuje. Koncept grający na wieżę. Obieg dostał. Dosyć szybko tu przejechałem. Wyprzedziłem większość czołgów ciężkich mimo wszystko. Jak dobrze widzicie, tylko te boki pod dobrym kątem mogą coś odbić. Natomiast jak koncept załaduje złoto, to on będzie mnie wszędzie dziurawić. Koncept strzelił. No, nie miałem dużych szans. Nie miałem jak tego nawet jakoś super skupić. To niestety nie wygląda najlepiej, ale dostał tu obiekt. Obiekt strzelił. Pytanie, co z tym AMX-em 50-100? 50-120 bodajże to jest. On sobie raz strzelił, ja wychylam się na niego. Będę trzymać pozycję za kamieniem. Zobaczcie, że on się wychyla. I rykoszet. Brakowało znowu tej celności. Będę na to narzekać. A teraz chyba znalazłem fajną pozycję i mogę mieć w miarę skupiony ten celownik. I też ładnie chowam dolną płytę, ale dla testu po strzale zostanę tutaj i zobaczymy, czy będę coś odbijać tą górną płytą, czy przeciwnik dosyć łatwo mnie przebije wokół tego jarzma. Jest koncept, dolna płyta, 673, mało brakowało, aby go skończyć. No dobra, zobaczymy. W sumie skontuję może bardziej tak. Zobaczcie, że odbiłem, ale no, trochę sfejkowałem, przestraszyłem się, przepraszam. Ale już przeładowałem i 713. Dobra, zatrzymałem magazyn Dynamixa. O kurde, ten mnie przebił, tepek mnie przebił. I tepek mnie przebił. Włączenie mniej więcej. I tutaj dostałem pod innym kątem w bok, dlatego też zostałem przebity. Jestem już na jeden strzał, więc nie powinienem grać się takiego cwaniaka, hojraka, tylko od razu po strzale. Cofka i tyle, a chciałem jeszcze przetestować wam ten pancerz pod odcinek. No ale dobra, fakty są takie, że my tu wygrywamy i można by było pokusić się o plecy 50 TP. Obiekt strzelił, 50 TP jest tyłem i trafiam. 475 pięknie, 2000 na liczniku. Znowu bitwa jest tak jednostronna i tak szybka, że nawet nie jestem w stanie zadawać uszkodzeń, no bo zobaczcie, co tu się dzieje. Te czołgi padają jak muchy, inaczej bym tego nie opisał. Czy trafię w Tygrysa? Trafiłem. 516, więc fajnie. Nie pamiętam, ile pokazywało mi... I jak coś, to można się oczywiście tym gromem łatwo rozbić,
Ale spokojnie, zagram jeszcze jedną ostatnią bitwę gratis, no bo to jest jakaś paranoja, co się dzieje obecnie w tym wocie. 2300 damage'a, wstydu i tak nie ma, bo to 9 tiery. Teraz bardzo chciałbym taką dłuższą bitwę i jeszcze na takie 7, może nawet te 6 tiery i tak w pełni przejechać się po przeciwniku i będę mieć 8 bez artylerii, więc jakby nie jest źle, jest oczywiście bardzo dobrze, bo miejska mapa, jest kilka uliczek, gdzie można się powychylać tym gromem. Nie jestem też ekspertem odnośnie czołgów II wojny światowej i w ogóle, ale muszę przyznać, że Wargaming jest bardzo cwanym producentem, ponieważ mamy 60 TP Lewandowskiego. Każdy zna Roberta Lewandowskiego na świecie. Nieprzypadkowo chyba on się nazywa akurat 60 TP Lewandowskiego. Kiedyś pamiętam, że próbowałem szukać, czy faktycznie był taki inżynier i tych informacji czy potwierdzeń jest bardzo mało, tyle co kot napłakał. Teraz mamy czołg premium Grom. Jest ta jednostka wojskowa Grom, którą większość ludzi zna z przeróżnych gier. I myślę, że to wszystko nie jest przypadkowe. Ale jeżeli ktoś z was tutaj jest pasjonatem historii i chciałby rozwinąć moją teorię, czy Wargaming jest takie cwane, czy faktycznie coś takiego miało miejsce, to z wielką chęcią przeczytam komentarze na ten temat. Tak samo, co sądzicie o tym czołgu premium, czy będziecie robić maraton, czy nie. Ja wiem, że w tym filmie nie przedstawiłem wam szczegółów co do tego maratonu, ale nie znam tych konkretów i dopiero pewnie w dniu publikacji tego filmu one będą dostępne na stronie i będziecie sobie mogli przeczytać. Stąd to tak też wygląda. Burask. Buraska mógłbym przebić z Heka i mam załadowanego tego Heka, tylko akurat on zniknął, ale może będzie podjeżdżać. My gramy bardzo agresywne miasto, tam Super Pershing podjechał, STA-2 wyciągają prototypa, ale po HP to nie wygląda dobrze. Też zostałem wykryty i myślę, że czołg lekki tu podjechał na 90%. Jest tutaj już jakiś light do linii krzaków. Zawsze taki light, który gra linię krzaków, on prędzej czy później podjeżdża na sam koniec. Stąd będzie mój strzał na ślepo. Akurat nietrafiony. Widzieliście, że był taki rozprysk, ale spróbuję oddać jeszcze jeden strzał na ślepo i potem dojadę do tego miasta. Może uda mi się kogoś trafić. Zobaczymy. Okej, teraz ten spota, więc on musi być gdzieś na przykład tu, albo teraz przejeżdża sobie tam. Jedzie Kilana. Ładuje normalną amunicję. Jest też blesk. Za 545, 570 ładnie weszło. Przypominam, że to są widełki plus 25, minus 25% od tego, co wam pokazuję. Dlatego te uszkodzenia czasami są większe, czasami są mniejsze. Tu idealnie siadłby hack, ale nie wiem, kiedy on mi zniknie. Dlatego zatrzymał się przy normalnej amunicji. Burask strzela ze złota i tam raz się odbił, raz przebił. Ja muszę cofać i ja potrzebuję koniecznie pomocy, bo jest bardzo tu niebezpiecznie. Fajnie, że my wygrywamy miasto, ale zaraz oni będą szturmować na nasze plecy. Ja samemu tego nie utrzymam, jak 3 czołgi na mnie wyjadą. Stąd bardziej się wycofałem, tak żeby Burask mi pomagał. Ewentualnie powinienem tu zaświecić czołgi, które dojadą do prawej. Taką mam nadzieję. Mogą to być te krzaki tu. Ewentualnie jakiś light bez spota już tu przejeżdża. No właśnie, taki elcek. Jest Burask. Ale to nie był pewny strzał. Pytanie, co z naszym Buraskiem? Nasz Burask bardzo mocno oberwał. Ja spróbuję tu dojechać na blisko. Skupiam celownik na Buraskę. I nie przebito osłony. Dobra, dojeżdżam. Ten blesk z takiego dystansu będzie mieć i tak problemy. Niedobrze jest to, że ten Burask może wjechać. Ja muszę to objechać wszystko. Nie spodziewałem się, że my tak łatwo wygramy w mieście i tak szybko. Liczyłem, że w tym mieście bardziej się odbijemy i przeciwnik tam utrzyma to ładnie. Dlatego ja tak grałem zachowawczo, bo chciałem zabezpieczyć bazę i potem pomóc w mieście, ale widzę, że my tutaj grałem bardzo dobrze. Jest Burask. Nie przebił mnie ze złota. Oj, ale kalafior, ależ kalafior z mojej strony. Przepraszam was za ten strzał. Przepraszam, jeżeli oczy wam krwawią. No i teraz mamy tarapaty. Ale w tego typu sytuacjach sklejamy się do czerwonej linii i takiego delikwenta kasujemy. No i dobra, została Kilana, która jest tam. Blesk i Udes bez spota. Jest ta Kilana. Skupiamy celownik. I cyk. I Kilany nie ma. Został Blesk i Udes. Na Udesa mógłbym ładować Heka, w sumie na Bleska też. Chyba, że akurat będą na blisko. Jest i Blesk. Skupiam normalna amunicja, bo jest na jeden strzał. Niestety nie weszło. Prędkość pocisków to jest bardzo fajne. 1400 metrów na sekundę, na złocie jest 1600. I to jest bardzo dobra wartość do snajpienia, no ale snajpić za bardzo nie mamy jak na gromie. A Udes jest po drugiej stronie mapy, więc nie będzie on dla nas.
jest blask. No i nawet nie zdążyłem. 1900 uszkodzeń, szału nie ma w tym odcinku, ale też chyba to dobre podsumowanie tego czołgu. I raport szczegółowy 22 tysiące na plusie. Zagrałem łącznie 6 bitew. Jest ponad 2100 średnich uszkodzeń, ale nie przytrafiła się żadna fenomenalna bitwa. Potencjał jak najbardziej jest, ale to już bardziej w losowaniu na 7 tiery. Tu też wiele mówi o tym pojeździe. A co wy sądzicie, to oczywiście zapraszam was do sekcji komentarzy. Dziękuję za odcinek, trzymajcie się, miłego dnia, to elo.